Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na JDM. Jedziemy sobie do nowego eventu, który został dodany tutaj. Czy to będzie jakiś nowy samochód do testowania? Bo dodali 3 auta, jedno już testowałem sobie na poprzednim odcinku. To była Honda Civic z zajebiście zrobionym V-Techiem. Civic poszerzony, mega fajnie to brzmiało i wyglądało. Zobaczcie sobie odcinek z update'em, a teraz jedziemy do nowych zawodów, jakichś, zobaczymy jakich. Tutaj sobie już jedne zawody zrobiłem, driftowe, bardzo trudne to tutaj było, bo trzeba było zmieścić się driftem w tej drodze. Udało mi się to zrobić na kierce, ale byłem mocno wkurzony o tych zawodach, bo naprawdę trzeba było się wysilić i to tak fest. To nie jest jak taka typowa ścigałka o driftach, czy jakaś Forza Horizon 5, czy cokolwiek, gdzie mamy super szerokie drogi jak 5 samochodów. Tutaj jest wąsko i trzeba się zmieścić, więc naprawdę bardzo często lądowałem dupą w barierce. A tu mamy nowe zawody i zobaczmy, o co tu chodzi. Tak, widzimy, że jest Supra, dwie Silvie. I... O, to jest nowy samochód, ale... Co to kuźwa jest? Tak, tutaj mamy time'a, tak? Ale zanim sobie... Wow, ty to jakaś ciężka... Czemu my patrzymy w dół jakby z oczu? Czekaj, światła. To jest jakaś ciężarówka. Patrz, tutaj mamy kole. Rozejrzyjmy się po tym aucie. O, czekaj, hamuj, hamuj. Zajebiście. Ale fajnie to wygląda, tylko głupio, że tak trochę za bardzo w dół się patrzymy. Wszystko widać przed nami? No ale dobra, zobaczmy z zewnątrz. O kurde. Co to jest? Czekaj, bo... Nie mogę bardziej oddalić kamery, to jest max. Patrz, tam jest opona jakaś pod spodem, taka do zmiany, w razie czego. To jest jeden z tych takich dziwnych samochodów japońskich, który prawdopodobnie nigdy nie będzie jeździł po polskich drogach, lub jak będzie, to... Nie, no raczej chyba nie będzie. Nie przejdzie żadnych z testów zderzeniowych chyba, co? Patrz, jak to wygląda, ty, to jest camper! Ziomek, to jest camper, ale to nie jest taki camper, jak my znamy z filmów amerykańskich. Tylko to jest camper bieda edition? Nie wiem. Ty, ale wygląda ciekawie, nie? Przespałby się w czymś takim. Tylko, że no, ja to nie mógłbym w takim mieszkać, bo nie miałbym gdzie ustawić mojego stanowiska steam racingowego. Więc to nie jest mieszkanie dla mnie, kurde. Dobra, jedźmy. Mamy ładne zegary, prędkościomierz, obrotomierz, wszystko działa. Tutaj mamy jakieś pierdoły poprzyklejane, zobacz. Na jakąś taśmę, ty. Okej, okay, i mamy tu osiągnąć minutę 20. Minutę 40 gadałem o tym aucie. I to jest nowe auto dodane do dema gry. Do dema, do wersji demonstracyjnej, rozumiesz? Nowe auto, ja wam tylko przypominam, że sam bodykit EA Games do swojej nowej gry Need for Speed Unbound, gdzie nie masz obsługi kierownicy nawet, kosztuje 5 dych. A to jest demo za darmo, w które każdy może zagrać. Okej, jest tu mały świat, jest ograniczony content, ale dostałeś 3 nowe samochody do wypróbowania. I masz 2 dostępne, tak o, do przetestowania. Jeszcze zaktualizowali tam masę rzeczy drobnych, na przykład cykl dnia i nocy, dynamiczna pogoda. I teraz możemy sobie w nocy śmigać, albo o poranku, albo wieczorem. Normalnie w Toyocie masz sobie zegarek na środku deski rozdzielczy, tak jak widzieliście na początku odcinka. I możecie zobaczyć, o której godzinie sobie zacząłem tutaj nagrywać odcinek dla was. Kurde, przed sam... Jakie miałem go wyminąć niby? Czekaj, ale zrobię to jeszcze, jest!
Szkoda, że nie, za złoto nie zdobędziemy tego samochodu, niestety. Nie ma jak, tylko te auta są dostępne w eventach. Szkoda trochę. No ale przejechaliśmy się nowym furkiem, kamperem. Moglibyśmy się tam z tyłu przespać. O, tak na marginesie, jest godzina 6 rano teraz. W nocy tam przyjechałem na robótkę. Dobra, to teraz pojedziemy sobie do kolejnego nowego eventu. To jest event driftowy. Tu chyba nie będziemy mieli nowego samochodu, tak mi się coś wydaje. Te gwiazdką zaznaczone to są nowe eventy. Tutaj ten mam jeszcze do zrobienia. Ale coś... Bo tak, dodali trzy samochody. Pierwszy to był... Kurde, może to być to jeszcze. Albo spróbuję ten Time Attack najpierw. Bo tak, mieli dodać samochód z napędem na cztery koła. Samochód taki dziwny, taki jak ten, co przed chwilą jechaliśmy. I mieli dodać samochód z napędem na przód. Czyli to by była Honda, ten napęd na przód. Jeździłem nią już w poprzednim odcinku, możecie sobie obczaić. O, ale piękna mgła, ja pierdzielę, jak to wygląda. Ja mam... ja jestem podjarany w ciul. Sorry, że tak, jestem w ogóle tutaj, jaram się i sikam, ale... No ta mgła, to wszystko tutaj robi taką robotę, że nie mogę się powstrzymać. Mi się to bardzo... Ja powiem wam tak. Skończę nagrywać ten odcinek i jadę... I idę kobicie pokazać tą grę, bo... My chcemy sobie w ogóle taką Toyotę Yaris GR kupić kiedyś. I sobie nią śmigać, wiesz, na zmianę albo razem. Jak tam dzieciaki gdzieś zostawimy. Nie no, jak będą już większe może. Bo chcemy mieć taką właśnie małą Toyotkę GR, napęd na 4 buty, 1.6, ponad 200 koni. Kurde, lekkie to jest. Ach, wspaniałe auto. I właśnie... Pokażę jej tą grę i tutaj chyba ta GR-ka będzie, tylko nie wiem, czy teraz w tym demie, czy w pełnej wersji gry, bo już widziałem, że tam stoi na tym takim placu, gdzie można sobie pośmigać. Okej, i tutaj mamy, damy kierunkowskaz, żeby... No jest to gwiazdką zaznaczone, więc istnieje szansa, że to jest to, o czym myślę. To będzie gierka. Startujemy, zobaczmy. To nie jest mój samochód, to jest chyba Civic. To jest chyba Civic. Racetrack use only. Okej. Dobra, i mamy Time Attack i to będzie... O, czekaj, światła. Zajebiste jest to, że jak tracimy trakcję na przednie koła, to kierownica, wiesz, moja tutaj, robi się całkowicie luźna, bez żadnych oporów. Na razie sobie przejadę tak zwyczajnie. Zobaczcie, że mamy żółte światła zainstalowane, czy żółte żarówki w ogóle mamy zainstalowane w tej Hondzie, bo to jest Honda. Od razu tu czuć już przy starcie, jak tracimy pierwszą trakcję. I nie udało mi się na tym torze zdobyć złotego medalu. Jest bardzo trudny ten tor do zrobienia. Zobaczę, jak będzie tutaj. Podejrzewam, że też strasznie trudno. Chciałoby się tu zadriftować, ale to jest samochód z napędem na przód. No i ponieważ jest to fałtek, to posłuchajcie. Ty.
No nie poszło mi... Ej, prawie załapałem się na drugi medal. Na srebro. Parę tam błędów popełniłem, ale kurde... No, dostajemy też dużo kasy. 50 tysięcy jenów za to. Dobry hajs chyba. Chociaż jeny chyba nisko stoją, nie? Oni tam w pewnym momencie mieli hiperinflację, potem to opanowali i nie robili dewaloryzacji, nie? Tam swojej waluty. Włączyłem sobie tutaj kontrolę trakcji ABS. Bez ABS-u naprawdę ciężko. I teraz zobaczmy sobie jeszcze mapkę, bo mamy chyba dodatkowe zawody tutaj. I to jest drift punktowany. Czy tu będziemy jechać... O! Czy tu będziemy jechać samochodem z napędem na 4 buty? Nie wiem właśnie. Ej, Honda... Wrażenia z jazdy Hondą zajebiste. Wiesz, tak oceniając grę i sposób, w jaki tutaj funkcjonuje, nie? Naprawdę mega dobrze to działa, zwłaszcza odwzorowanie tego VTK. Widzieliście tam w pewnym momencie, że jechałem na chyba trójce, tak, i miałem już, no, w każdym innym samochodzie przy takich dźwiękach i byś już zmieniał bieg, no nie? Ale ponieważ jest to VTK, to on może jeszcze dodatkowo ciągnąć tam bardzo wysoko, pod wysokie obroty. No i to jest mega, mega dobre. Nawet w Forza Horizon 5 też jest odwzorowany VTEC, ale tam po prostu w pewnym momencie zmienia się dźwięk i nie ma jakiegoś takiego większego szarpnięcia, nie? W pewnym momencie zmienia się taki dźwięk, a tam sobie jakoś przyspieszenie. Chyba jest tam też zmieniona trochę charakterystyka, ale nie czuć tego aż tak dobrze. Tutaj ewidentnie przy tych wyższych obrotach kompletnie zmienia się dźwięk samochodu. Mega. I wiesz, to nie jest taka wysokobudżetowa gra jak Forza, nie? Więc ja się cieszę takimi pierdołami, że w ogóle są odzwierciedlone... O, czekaj, czekaj, bo my już dojechaliśmy na miejsce. Że w ogóle są odwzorowane te takie drobne pierdy. Strasznie mi się to podoba. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co dostaniemy tym razem. Mam nadzieję, że Yaris GR. Serio nie wiem. O nie, dostaliśmy tego gościa. Kurde, to znowu będzie ta ciężarówka, ale drift punktowany? Okej. Ale czekaj, 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 czekaj. To nie jest to samo. To jest czerwone. O, teraz mamy tą samą wersję auta. Znaczy inaczej, ten sam samochód, ten sam model, tylko inna wersja. Teraz nie jest camper, tylko teraz jest pick-up. Będziemy śmigać sobie pick-upem. Mamy zdobyć 20 tysięcy punktów, czas jeszcze nie wystartował, więc co? Grzejemy, nie wiem jaki napęd tu jest. A, i wyłączymy sobie ABS i kontrolę trakcji, to może trochę pomóc przy drifcie. Jednak nie. No i wznawiamy sobie, zobaczymy jak to będzie teraz. Gotowi? Wow! Kurde, za krótkie to jest. Ale nie wystartował czas, nie wiem dlaczego. Za krótkie to jest i łatwo przesterować. Poza tym my tutaj musimy mnożnik nadupczyć duży. Bo za jeden taki pojedynczy ślizg dostajemy małą ilość punktów, nie? Ale nie potrafię tego auta w drifcie utrzymać. Dopiero mam 2000, no niecałe 3000 punktów, a to już koniec jest przejazdu. Ja tu pasuję, mi to nie odpowiada. I to był nasz trzeci samochód, więc tak naprawdę dodali dwa samochody, a to oszukiści. Chyba że jeszcze jeden jakiś jest, o którym nie wiem, na przykład w zawodach, które trzeba odblokować. Ale liczyłem na tą GR Yariskę, kurczę, podjarałem się. Szkoda. Jeszcze mam tutaj parę zawodów do roboty, tam do wykręcania jakichś punktów, bo mi się odblokowały. Ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Teraz chciałem przetestować te nowe autka. Ach, czuję zawód tutaj. No ale to jest jednak wersja demo, no. I tak dobrze, że coś tam, cokolwiek tam dodali. No przecież nie będą dodawać wszystkiego, wiesz, całego kontentu do wersji demo, chyba, nie? Czy będą? Powinni chyba, nie? Całą grę w wersji demo wrzucić i byłoby najlepiej dla wszystkich, poza nimi, poza producentami i wydawcami. O!
Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z JDM. Trzymajcie się. Na razie. Hej.